Dzień dobry. Tematem dzisiejszej lekcji jest zjawisko izomerii. Spróbujmy rozważyć taki związek chemiczny węglowodór. O pięciu atomach węgla. Mamy tu 2N plus 2, czyli 10 plus 2, mamy 12 wodorów. Jest to zwykły pentan. Metan, etan, propan, butan, pentan. Czyli C5H12. A teraz przyjrzymy się innemu związkowi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Też ma 5 węgli. Dorysuję mu tyle wodorów, ile można, żeby węgiel był zawsze czterowartościowy. O. I policzmy teraz, ile jest atomów węgla, ile jest atomów wodoru. I napiszmy wzór sumaryczny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli C5 i wodorów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, C5H12. I proszę zobaczyć, mamy dwa zupełnie różne związki o zupełnie różnych właściwościach, ale mają ten sam wzór sumaryczny i różnią się wzorem strukturalnym. I to jest właśnie izomeria. Czyli zapiszmy punkt pierwszy. Izomery. Myślnik. To związki o takim samym składzie. Przecinek, a różnej budowie. Czyli, mówiąc inaczej, mają ten sam wzór sumaryczny, a różnią się wzorem strukturalnym. Co jeszcze jest bardzo ważne, że izomery różnią się właściwościami zarówno fizycznymi, czyli temperatura topnienia, temperatura wrzenia, na przykład gęstość, jak i właściwościami chemicznymi, czyli na przykład umiejętnością wchodzenia w takie czy inne reakcje. Czyli proszę zobaczyć, mimo że mają ten sam wzór sumaryczny, bardzo często izomery będą się zachowywać jak zupełnie różne związki chemiczne. Zasady tworzenia nazw systematycznych alkanów. Pierwszą zasadę pod punkt A jest ustalamy najdłuższy łańcuch. Na pierwszy problem, no gdzie tu problem? Jak jest łańcuch prosty? No to jest prosty. Ale proszę zobaczyć, tu jest model metanu. I teraz jak z metanu powstaje etan, to węgiel drugi podłącza się w miejscu wodoru. Proszę zobaczyć, że to jest struktura przestrzenna, to nie jest liniowa. W związku z tym następny węgiel będzie się podstawiał gdzieś w przestrzeni. Tak samo będzie przy rozwoju dalszym cząsteczki. Czyli bardzo często tak naprawdę cząsteczka jakiegoś węglowodoru może wyglądać tak. My oczywiście będziemy rysować w postaci łańcucha prostego, bo tak nam wygodniej i estetycznie, ale prawda jest taka, że są to struktury
bardzo powyginane w przestrzeni, dla łatwości rysujemy prosto. W związku z tym, jeśli nam się trafi taka cząsteczka, no, przeniosę ją trochę na bok, o. I to jest, proszę zobaczyć, jest tu 5 atomów węgla, tak? Ale jest to już stwór rozgałęziony. Czyli szukamy najdłuższego łańcucha i najdłuższym łańcuchem, proszę zobaczyć, jest tutaj butan. Ale równie dobrze moglibyśmy ten łańcuch pociągnąć w tą stronę, w tym kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Czyli szukając najdłuższego łańcucha, patrzymy niekoniecznie liniowo, tylko jak najdłuższy łańcuch. I to mamy butan. Podpunkt B. Określamy podstawniki. Określamy podstawniki. I tu mamy, o, do tego butanu jest coś takiego podstawione. Mamy różne podstawniki. Mamy tak zwane grupa metylowa. CH3 może być taka. I tu mamy właśnie ją w tym wypadku, proszę zobaczyć. Ale grupa, może być też grupa etylowa. Czyli taka, w której od etanu oderwano wodór, czyli C2H5. Ale mogą być też inne podstawniki. Może być na przykład Br, czyli brom, czy Cl, chlor. I teraz C. Czyli do naszego butanu jest podłączona grupa metylowa. Metylobutan to jest taki wypadku, prawda? I teraz pytanie, gdzie ta grupa metylowa jest? Czyli numerujemy. Atomy węgla tak. Aby liczby były jak najmniejsze. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że nasz butan możemy ponumerować w dwie strony. 1, 2, 3, 4 możemy ponumerować i wtedy byśmy powiedzieli, że to jest 3-metylobutan, czyli grupa metylowa podłączona do trzeciego atomu węgla, ale jest jeszcze drugi wariant. Możemy od tej strony ponumerować 1, 2, 3, 4 i to wtedy się nazywa 2-metylobutan. I to jest wersja prawidłowa, bo liczba jest mniejsza. I podpunkt D jeszcze. Określamy przedrostkami liczbę identycznych podstawników. Czyli jakby się zdarzyło, że na przykład tych grup metylowych byłoby dwie w łańcuchu, to byśmy powiedzieli dimetylo, tak? Jak byłoby trzy, to byśmy powiedzieli, że trimetylo. A jak byłyby cztery, to byłoby tetra. Czyli jak będą dwa bromy, to będzie dibromo. Jak będą trzy chlory, to będzie trichloro. I tak dalej, i tak dalej. Może nie są to wszystkie zasady rządzące nazewnictwem systematycznym alkanów rozgałęzionych, ale to są takie najważniejsze, żeby rozumieć ideę tworzenia takich nazw. No to poćwiczmy nazewnictwa alkanów na podstawie zasad, które przed chwilą poznaliśmy. Podpunkt A.
Mamy narysowany taki związek rozgałęziony, jak on się nazywa. Czyli szukamy najdłuższego łańcucha. Najdłuższy łańcuch mamy tu, czyli jest to 4 węgle, czyli jest to butan. Co jest podstawione do butanu? Do łańcucha butanu mamy grupę CH3, która nazywa się grupą metylową, więc jest to metylobutan. I teraz pytanie, gdzie ta grupa metylowa jest? Przy którym atomie węgla? Możemy ponumerować tu 1, 2, 3, 4, albo od drugiej strony 1, 2, 3, 4. Ale mamy tak numerować, żeby cyferki były możliwe najmniejsze, więc jest to węgiel drugi, więc jest to 2-metylobutan. Czyli mówiąc po ludzku, do butanu przy drugim węglu podłączyła się grupa metylowa. I tyle. Spójrzmy na przykład B. Szukamy najdłuższego łańcucha. Tutaj mamy najdłuższy łańcuch. Znów jest to butan. I co mamy przyczepione do butanu? Znów grupy metylowe, CH3. Metylo. No, ale tym razem już są dwie grupy metylowe. No i poznaliśmy przedrostki. D3-tetra. Jeśli dwie grupy metylowe, to mamy przedrostek D. Czyli jest to dimetylobutan. No i teraz jeszcze musimy powiedzieć, gdzie te grupy metylowe są, przy których węglach. To jest pierwszy węgiel, to jest drugi, to jest trzeci, to jest czwarty. Jakbyśmy liczyli od drugiej strony, cyferki byłyby takie same, więc jest to 2, 3, dimetylobutan. Przykład C. Mamy tym razem najdłuższy łańcuch taki. O, proszę zobaczyć. Czyli 2, 4, 5 węgli. Jakbyśmy tak poprowadzili, też nie byłoby wielkiej różnicy. Też jest 5 węgli i 2 podstawniki przy drugim. Proszę zobaczyć. Mamy różne warianty prowadzenia, bo wiemy, że to nie jest układ liniowy, tylko to jest struktura przestrzenna i w związku z tym cząsteczka się rozwija w różnych kierunkach z tą samą wartością. Bez względu jak nie pociągniemy naszą cząsteczkę, za każdym razem jest to pentan, który ma dwie grupy metylowe. Może wróćmy do tego najprostszego układu. O. Tego, o, żeby nie komplikować. Jest to pentan, który ma podłączone dwie grupy metylowe, czyli to jest dimetylopentan. Tylko gdzie te grupy metylowe są? Przy czwartym czy przy drugim węglu? Oczywiście, że tym razem numerujemy od prawej strony, bo tak, żeby cyferki były mniejsze, czyli musimy podać dwie cyferki, bo są dwa podstawniki, więc to będzie 2,2 dimetylopentan. A jak to będzie w przykładzie D? Proszę zobaczyć, czy jest to propan, a wcale, że nie. To nie jest propan, proszę Państwa, to jest łańcuch prosty. Z tym, że po prostu nie narysowano to równo. Ten zapis jest równoważny takiemu zapisowi. Ponieważ ten ostatni ogon może latać we wszystkie strony. Tak jak już tłumaczyłem. Ja go mogę narysować w tą stronę. Oj, tutaj błąd popełniłem, to dwójeczka ma być oczywiście. W tą stronę czy w tą stronę. Jak ja go narysuję, jest jeden pies. Więc jest to po prostu pentan. Bo to, że rysujemy prosto, to jest tylko nasza wygoda rysunkowa. Tak naprawdę te wszystkie, nigdy łańcuch węglowodoru nie jest prosty, tylko jest połamany, powykrzywiany, a ostatni ogon, ostatnia grupa CH3 lata we wszystkie trzy strony. I przykład E. Tutaj mamy najdłuższy łańcuch propan. I do niego podłączone dwie grupy metylowe.
I gdzie są te dwie grupy metylowe? Oczywiście przy drugim węglach, czyli 2,2 dimetylopropan. Dobrze, no to teraz czas na samodzielne ćwiczenie. I proszę bardzo, mamy cztery przykłady do samodzielnego poćwiczenia A, B, C, D. I za chwilę będą rozwiązania. Proszę włączyć pauzę, próbować samodzielnie i za chwilę podam rozwiązanie. I proszę bardzo, przedstawiam rozwiązania tych czterech przykładów. Tu myślę, nie ma problemu. 3 metylopentan, bo grupa metylowa jest przy środkowym węglu. Tu numerujemy od prawej strony, żeby numerek był mniejszy. Tu mogą być problemy, ponieważ tu mamy ten ogon. Ja równie dobrze mogę napisać to w ten sposób. Tak? Gdyż ten ogon może latać we wszystkie trzy strony, więc jest to nie butan, tylko pentan i jest to 2 metylopentan, ponieważ numerujemy od strony takiej, żeby numerki były mniejsze. No i tak samo tutaj 2,2 dimetylobutan. I teraz zróbmy ćwiczenie odwrotne, czyli spróbujmy napisać wzory alkanów mając nazwę. Podpunkt A, 2 metylo butan. Można to robić strukturalnie, półstrukturalnie. Pierwszą spróbujemy sobie strukturalnie, żeby każdy widział, co się dzieje. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest butan. Butan ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć wodorów, ale przy drugim węglu ma grupę metylową, CH3. Prawda? Dlatego będzie miał jeden wodór jakby w tym miejscu mniej. Jeśli będziemy chcieli narysować wzór półstrukturalny, musimy przy drugim węglu urwać jeden wodór, w którego miejsce wstawia się grupa metylowa, czyli będzie CH3, CH, prawda? O, to miejsce, bardzo ważne, tu się często błędy robi, o, prawda? CH i tu CH3 odskakuje i dalej idzie normalnie, CH2, CH3. Podpunkt B. 2,3 dimetylopentan. Możemy też od razu rysować półstrukturalne. Czyli narysujmy sobie pentan. CH3, CH2, CH2, CH, raz, dwa, trzy, cztery, CH2 i CH3. Czyli 5 węgli. I teraz co my wiemy? My wiemy, że przy drugim i przy trzecim są grupy metylowe. Czyli w miejsce jednego wodorku, czyli w miejsce jednego wodorku, o, czyli wymazujemy jeden wodorek, o, wstawiamy grupę metylową. Grupę metylową CH3. I czyli tu, o. CH3 i CH3. O. I tak mamy 2,3 dimetylopentan. Jak chcesz, to sobie rozrysuj strukturalnie, żeby było lepiej widać. C. 2, 2, 3, tri metylo heksan. Trimetylo heksan. Czyli rysujemy heksan. CH, oj, CH3, CH2, 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 CH2 i CH3. To jest heksan. I teraz przy drugim i przy trzecim węglu będzie się coś działo. Przy drugim węglu znikną dwa wodory, bo są dwa podstawniki. Czyli nic nie będzie. Natomiast przy trzecim węglu zniknie tylko jeden wodór. I teraz będziemy podstawiać. O, i czyli tak. Raz, dwa. Tu CH3 i tu CH3 i tu jedno CH3.
I w ten sposób powstała nam cząsteczka 2,2,3-trimetyloheksan. Może jeszcze jeden przykład. Przykład D. 3-etyloheksan. 3-etyloheksan. Czyli znów rysujemy heksan. CH3, CH2, 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 CH2 i CH3. I przy trzecim węglu wstawiamy grupę etylową. Tu mamy trzeci węgiel, czyli usuwamy jeden wodór i w to miejsce wstawiamy grupę etylową, czyli etan z urwanym wodorkiem w cylindrze C2H5. I teraz pora na samodzielne ćwiczenia. Mamy 5 przykładów A, B, C, D, E. Proszę spróbować samodzielnie narysować wzory półstrukturalne. Za chwilę pojawi się rozwiązanie, ale proszę włączyć pauzę, spróbować się samodzielnie i za chwilę będziemy się bawić dalej. I proszę bardzo, przedstawiam rozwiązanie, jak powinny te wzory półstrukturalne wyglądać. Proszę pamiętać o tym, żeby urywać wodorki. Tu ma być, tu jest pusto. To jest tylko jeden wodorek, tu nie ma żadnego, bo są dwa podstawniki, tu jest jeden wodorek, tu nie ma żadnego, bo są dwa podstawniki, tu jest jeden wodorek, a to jest grupa etylowa, to jest grupa metylowa. Myślę, że w tej chwili już po tych ćwiczeniach wiemy, o co chodzi. Rzędowość atomów węgla. Czym jest rzędowość? Rzędowość atomu węgla określa z iloma atomami węgla połączony jest dany atom. To znaczy, że węgiel może być pierwszorzędowy, węgiel może być drugorzędowy i węgiel może być trzeciorzędowy. I oczywiście jeszcze węgiel może być czwartorzędowy. Jak to wygląda w praktyce? Rozpatrzmy to na przykładzie jakiegoś rozgałęzionego związku chemicznego. Rysujmy sobie o jakieś takie o strukturalnie może. Tu mamy CH3, tu mamy CH3, tu mamy CH3, o i tu mamy o. I tu wodorki wszędzie, tak? Już nie będziemy wszystkich wodorków rysować, bo w tej chwili nie chodzi nam o rzędowość. Czyli tak, ten atom węgla jest połączony z jednym atomem węgla, więc jest pierwszorzędowy. Ten atom węgla, proszę zobaczyć, jest połączony z czterema atomami węgla. Raz, dwa, trzy, cztery, więc jest czwartorzędowy. Ten natomiast węgiel jest połączony z dwoma atomami węgla, więc jest drugorzędowy. Ten jest z trzema, więc jest trzeciorzędowy. A ten jest z jednym, więc jest pierwszorzędowy. No to ja narysuję taki związek. O, i spróbujmy CH3, CH, CH2, C, CH2, CH3. Tu podstawmy sobie CH2, sobie przepraszam, CH3, CH3, tu C2, H5, tu CH3. No i spróbujmy poszukać atomów różnorzędowych. W związku z tym ten będzie pierwszorzędowy, ten, proszę zobaczyć, raz, dwa, trzy, czyli ten będzie trzeciorzędowy, ten będzie drugorzędowy, ten aż czwartorzędowy, proszę zobaczyć, ten drugo, a ten jeden. No, tutaj można by jeszcze rozpisać, czyli zamiast C2H5 można by napisać to w postaci półstrukturalnej CH2, CH3, prawda? I też tutaj szukać rzędowości w tym kierunku też, czyli ten będzie drugorzędowy, bo z dwoma atomami węgla, a ten będzie pierwszorzędowy. I na tym cała zabawa rzędowości polega. Dziękuję ślicznie.
Do zobaczenia.